Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W piątek, 18 marca. No i zapraszam na mój krótki komentarz dotyczący obecnej sytuacji w pogodzie i tej, jaka nas czeka w trakcie weekendu. Zacznę od bardzo ciekawego zdjęcia satelitarnego Polski z dnia wczorajszego. To jest czwartkowe popołudnie. Widzimy bardzo wyraźny podział na pochmurną część zachodnią i niemalże bezchmurną wschodnią. Na zachodzie zalegały chmury piętra wysokiego, to były cirrostratusy, czyli chmury pierzastowarstwowe. Na wschodzie brak chmur i pięknie widać cień rzucany przez te chmury. Oczywiście wraz z obniżającym się słońcem ten cień był coraz szerszy. To jest zdjęcie z godziny 16:30. Jeszcze lepiej to było widać na filmie. Zdjęcie satelitarne Europy. Wczorajsze, jak ten cień się tutaj rozszerzał. Bardzo specyficzny, taki charakterystyczny układ chmur, rzadko spotykany. Na wschodzie Europy widzimy bezchmurne niebo. Tam pogodą rządzi potężny wyż rosyjski. Tutaj pięknie widać, jak zbliżała się już noc od wschodu. Na zachodzie kontynentu z kolei drugi wyż. Na wschodzie mamy wyż Olivier, a na zachodzie wyż Peter nad Atlantykiem. No i też tu pięknie widać granicę między pełnym zachmurzeniem a bezchmurnym niebem. Skąd się wzięła taka sytuacja? No, mamy do czynienia z dwoma wyżami. Tak jak powiedziałem, na wschodzie Europy potężny wyż rosyjski Olivier. Widać tutaj również nad wschodnią, północno-wschodnią Ukrainą, oprócz chmur takich niewielkiego zachmurzenia, widać również pokrywę śnieżną. Jeszcze więcej śniegu mamy bardziej na wschodzie, w kraju, którego nazwy pozwolicie nie wymienię. To jest sytuacja na dzień dzisiejszy już. Oba układy baryczne, potężne wyże zaczynają się ze sobą łączyć. Między nimi jeszcze mamy ten front. On praktycznie był niemalże stacjonarny i nad Polską ulega stopniowo dezintegracji. Tu jeszcze mamy jedno ujęcie z wczorajszego już wieczora. Pięknie widać ostrą granicę tego zachmurzenia, coś pięknego. Na południu Europy widzimy też kręcący się niż. Może tu nie widać, że się kręci, ale po układzie chmur można rozpoznać. W niżu oczywiście mamy cyrkulację przeciwną do wskazówek zegara i dośrodkową. To nie jest tak, że się w kółko kręcą chmury, tylko tak jak pokazują nieraz w stacjach telewizyjnych, że wiatr kręci się, wieje równolegle do izobar. Nic takiego nie ma miejsca w przyrodzie. Wiatr wieje zawsze pod pewnym kątem do izobar. W niżu jest to cyrkulacja taka spiralna do środka układu, a w wyżu od środka na zewnątrz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To jest zdjęcie, które wczoraj zrobiłem. Ta wyraźna granica chmur wspomnianego frontu. No i teraz to jest sytuacja już na jutro przewidywana, czyli na sobotę. Powstanie potężny wyż z ciśnieniem 1050 hektopaskali w swoim centrum, gdzieś na pograniczu południowej Norwegii, Danii. My pozostaniemy we wschodniej cyrkulacji. Do Polski napływa suche, coraz bardziej suche powietrze ze wschodu, powietrze polarno-kontynentalne. Gdyby to był styczeń, połowa stycznia, mielibyśmy solidne mrozy dwucyfrowe i to przez cały dzień. Ale ponieważ mamy marzec i słońce świeci już dość mocno, wysoko na niebie, to w ciągu dnia temperatura rośnie, wzrasta wyraźnie powyżej zera, ale będziemy mieli do czynienia w najbliższych dniach z nocnymi i porannymi przymrozkami. Jak to wygląda? Jak to wygląda, moi drodzy, na dzisiejszym zdjęciu satelitarnym Polski? Tutaj już widzimy wyraźnie, że jeszcze może odświeżę. Ten front zanika i jest dodatkowo spychany na zachód przez ten potężny wyż ze wschodu. Także piątkowe popołudnie będzie już w większości województwa śląskiego bardzo pogodne. Niestety, no, tak jak powiedziałem,
To powietrze jeszcze jest dość chłodne, kontynentalne. Tu mamy temperaturę minimalną zanotowaną w nocy z czwartku na piątek, w zasadzie w piątkowy poranek, bo przy takiej sytuacji pogodowej najniższe temperatury notujemy o wschodzie słońca, czyli u nas jest to w tej chwili około godziny 6, nawet już przed 6. Niestety widzimy tutaj wyraźnie brak danych na północy, na wschodzie, przede wszystkim Ukrainy, ze względów trwającej tam wojny. Brak danych, tutaj służba meteorologiczna już nie działa. Nie wiemy dokładnie, jaka tam jest temperatura, możemy się mniej więcej domyślać. No i to powietrze wdziera się również do Polski ze wschodu. Tu już mamy na wschodzie Polski również dzisiaj był konkretny przymrozek. Tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze może spojrzenie na animację zdjęć w Europie. Na co chcę zwrócić uwagę? Na tą pokrywę śnieżną, już chyba wspominałem, na wschodzie Europy. Gruba, jeszcze wyraźna pokrywa śnieżna. Tu jest ten front zanikający. Na południu widzimy kręcący się niż, nawet jakieś wyładowania atmosferyczne. Ten ciemny obszar nad Atlantykiem to oczywiście noc, która no, zgodnie z ruchem obrotowym Ziemi. O, widzimy jak od wschodu postępuje dzień. Czyli rano jeszcze po tej godzinie 8 mieliśmy na zachód od Irlandii noc. O, w tym momencie widzimy jak się to przesuwa. Front nad Polską zanika. Czeka nas piękny, słoneczny weekend, kolejny słoneczny weekend. Mamy w ogóle bardzo suchy marzec, skrajnie suchy marzec. Od początku miesiąca w większości Polski właściwie nie spadła ani kropla deszczu. No my na Śląsku mieliśmy tu szczęście, że kilka dni temu przeszedł taki płytki niż przez Czechy i sięgnął swoimi opadami tej części Polski, ale no, to była tylko w zasadzie południowo-zachodnia, południowa część kraju. Na południu Śląska spadło nawet kilkanaście milimetrów deszczu. Na bliższych dniach w ogóle nie spodziewam się opadów i no, nie widać ich za bardzo nawet i w przyszłym tygodniu. Tak to, moi drodzy, wygląda. Ja tylko dodam, że to ciśnienie, które będziemy mieli w trakcie weekendu, będzie oczywiście bardzo wysokie, ale nie rekordowo wysokie. Nie jest to jakaś anomalia, jak to niektóre media mówią, anomalia, że będzie szaleć ciśnienie, temperatura, nie wiadomo co się będzie działo, straszą, antycyklonem, no bo to groźnie brzmi, musi się to kojarzyć z cyklonem groźnym, prawda? A nie w tym rzecz, że jest po prostu wyż, inna nazwa wyży to antycyklon. Niże są cyklonami, wyże są antycyklonami. Ale kojarzą się z dobrą pogodą. Więcej na ten temat jeszcze będę pisał w osobnym moim dzisiejszym wpisie na temat tego ciśnienia, ale dodam, że bywało w przeszłości wyższe ciśnienie. W 2006 roku bodajże mieliśmy jeszcze wyższe ciśnienie, ale to było zimą i wtedy no, towarzyszyły mu silne dwucyfrowe mrozy. To tyle na razie dzisiaj ode mnie. Może w tle było słychać troszkę Antonio Vivaldi, wiosna. Przypomnę, że od 1 marca mamy już meteorologiczną wiosnę. To jest pierwszy miesiąc meteorologicznej wiosny, marzec, potem mamy kwiecień, maj. No i w poniedziałek zaczynamy wiosnę kalendarzową, wtorek, przepraszam, astronomiczną, a we wtorek kalendarzową. Chyba nic tu nie pomyliłem. No i moi drodzy, ten marzec na razie jest miesiącem chłodnym, poniżej normy i bardzo suchym, czyli zupełnie odwrotnie niż zapowiadały to prognozy długoterminowe, które wskazywały, że będzie to miesiąc bardzo ciepły i z normą, z opadami w normie. Jest zupełnie na odwrót. Tradycyjnie prognozy długoterminowe się nie sprawdziły, dlatego ich kompletnie nie polecam. Nie da się po prostu przewidzieć, jaka będzie pogoda w kolejnych miesiącach. To jest zwykłe wróżenie z fusów na potrzeby medialne. Takie prognozy najlepiej pomijać, przewijać, bo niczego one sensownego nie wnoszą. Pogodę można przewidzieć w miarę dobrze, najwyżej na kilka dni, 3, czasami 5, rzadko kiedy na tydzień. To tyle. Pozdrawiam serdecznie.